Wiesz już, że ciąg arytmetyczny to taki, w którym pierwszy wyraz jest dowolną liczbą, a każdy następny powstaje poprzez dodanie do poprzedniego z góry ustalonej i niezmiennej liczby, tak zwanej różnicy. W tym przypadku pierwszym wyrazem jest liczba minus 5, a każdy następny wyraz powstaje przez dodanie do poprzedniego liczby 2. Wiesz także, że liczbę, którą dodajemy, by powstały następne wyrazy, nazywamy różnicą ciągu i oznaczamy literą r. Różnicą tego ciągu jest liczba 2. Co jeszcze należy wiedzieć o ciągu arytmetycznym? Znać jego wzór ogólny. Czy potrafisz go podać? Wzór ogólny ciągu arytmetycznego to a n równa się a1 dodać w nawiasie n-1. Zamykamy nawias razy r. Spróbuj samodzielnie zapisać wzór ogólny ciągu, którego pierwszym wyrazem jest liczba minus 5, a różnicą liczba 2. Wzorem ogólnym tego ciągu jest formuła minus 5 dodać n-1 w nawiasie razy 2. To wyrażenie można uprościć, otrzymując minus 5 dodać 2n minus 2, czyli minus 7 dodać 2n. Przejdźmy do kolejnego zadania. Pierwszym wyrazem pewnego ciągu arytmetycznego jest liczba minus 15. Różnica ciągu to 6. Wypisz 5 kolejnych wyrazów tego ciągu. Zauważ, że na pierwszym miejscu stoi liczba minus 15. Obliczmy wyraz drugi. W jaki sposób? Najprościej jak się da. Skoro to jest ciąg arytmetyczny, to znaczy, że drugi wyraz powstaje poprzez dodanie do pierwszego liczby, która jest różnicą ciągu. U nas pierwszy wyraz to minus 15, a różnica 6, więc minus 15 dodać 6 daje minus 9 i to jest drugi wyraz. Teraz obliczmy wyraz trzeci. Minus 9 plus 6 to minus 3. Czy potrafisz podać kolejne wyrazy? Czwarty wyraz to 3, bo minus 3 dodać 6 daje 3, a piąty wyraz to 9, bo to 3 dodać 6. Moglibyśmy to zadanie rozwiązać także innym sposobem, korzystając ze wzoru ogólnego na ciąg arytmetyczny. Potrzebujemy do tego pierwszego wyrazu i różnicy. Pierwszy wyraz ciągu wynosi minus 15 i tę wartość wstawiamy w miejsce A1. Do tego dodajemy w nawiasie n-1 i ten nawias mnożymy przez różnicę, czyli przez 6. Otrzymaliśmy wzór ogólny tego ciągu arytmetycznego. Wzór ogólny ma tę zaletę, że dzięki niemu możemy obliczyć dowolny wyraz ciągu, znając wyłącznie jego pozycję. Zobacz. Aby obliczyć drugi wyraz w tym ciągu, w miejsce litery n w tym wzorze wstawiamy liczbę 2. Otrzymujemy A2 równa się minus 15, dodać. W nawiasie 2 minus 1 zamykamy nawias razy 6. To równa się minus 9. Ta metoda dała taki sam wynik jak poprzednia. Mamy już dwa wyrazy ciągu. Brakuje nam 3. Spróbuj obliczyć A3, A4 i A5 korzystając ze wzoru ogólnego. A3 to minus 15 dodać w nawiasie 3 minus 1, zamknąć nawias razy 6 i to daje nam minus 3. A4 to minus 15 dodać w nawiasie 4 minus 1, zamykamy nawias razy 6, a to równa się 3. A5 to minus 15 dodać w nawiasie 5 minus 1, zamykamy nawias razy 6, a to równa się 9. Widzisz, że te wyniki są takie same jak w poprzedniej metodzie. Pamiętaj jednak, że wzór ogólny ma tę zaletę, że dzięki niemu możemy obliczyć dowolny wyraz, podając tylko jego pozycję. Mam teraz zadanie dla Ciebie. Spróbuj samodzielnie obliczyć 111 wyraz tego ciągu. Aby obliczyć 111 wyraz ciągu, do wzoru ogólnego podstawiamy w miejsce litery n liczbę 111. Otrzymujemy A111 równa się minus 15, dodać w nawiasie 111 odjąć 1, zamknąć nawias razy 6. Po wykonaniu obliczeń otrzymujemy 645. Gdybyśmy chcieli obliczyć 111 wyraz, dodając do poprzednich wyrazów liczbę 6, to zajęłoby to nam mnóstwo czasu i miejsca. Korzystanie ze wzoru ogólnego jest dużo szybsze. Przejdźmy do kolejnego zadania.